wyjąć i spalenie tkanki tłuszczowej na dole brzucha. W moment. Dzień dobry, dzisiaj znajdujemy się w Krakowie, na zewnątrz, w bardzo ładnej pogodzie. Dzisiaj zaczniemy sobie od małej rzeczy, ale bardzo przydatnej, szczególnie przed treningiem siłowym. Chodzi mi o rozgrzewkę, a później rozciąganie. Jestem dzisiaj tutaj właśnie z Olą, zawodniczką Bikini Fitness, którą wcześniej już poznaliście, jej mężczyzną. Pokażemy Wam mniej więcej od czego zacząć, jak to by miało wyglądać i na co kłaść główny nacisk. Zapraszam. Jeszcze pokażemy mężczyznę. Ja jestem mężczyzną. Ola. Zaczniemy sobie od rozgrzewki bardziej statycznej, jak to Ola mówi, jogowej. I lecimy. With a bottom level, yes, I'm down. No more holding up the walls, we getting involved. Sprinklers going off, I'm steadily showing off. They peeling off the walls, I'm swinging back and forth, it's on. She moving, got me moving. She moving, got me moving. She moving, got me moving. Got me on it, yeah. She moving, got me moving. She moving, got me moving. She moving, got me moving. It takes two, baby. Shake it all night like a candy sprite. Sit it down. Oh, you're my spew, lady. Spreading everywhere while you're waving your hands in the air. You too cool, baby. She's so hot, she's cold, she's both, she knows. I'm with you, lady. Wherever you go, everything about you makes me wanna move. She moving, got me moving. She moving, got me moving. She moving, got me moving. Got me on it, yeah. She moving, got me moving. She moving, got me moving. She moving, got me moving. She's so intricate, I'm so interested. She slows it down. Sweat dripping off her cheeks, she's that hot indeed. She moves me like a dream. Precioso, baby girl, got soul. I wanna body. She can raise everything she can. Everything about you makes me wanna move. She moving, got me moving. She moving, got me moving. She moving, got me moving. Got me on it, yeah. She moving, got me moving. She moving, got me moving. She moving, got me moving. Nowoczesność, trening funkcjonalny. Tak jest dobra. Jak chcesz mobility, to teraz już musisz trening funkcjonalny. No bo po co ci mobility do pompowania bicka?
tego nie nagrywam. Dobra, bo się zawstydziłaś. Ola, zawsze jak tak mówię, to tak będzie. Będzie. Michał jest. No to chodź. Zawsze wyhacza. Dobra, zróbmy to tak. Słychać. Siemanko. Robimy mobility. Jedna robi nogi, druga robi górę. Paula, co będziesz robiła z mobility? Najpierw stópkę. Najpierw stópkę. Ola robi stópkę, ty robisz górę. Zrozumiano? Ty dobrze, tak, no że ty się kładziesz. Nie, my sobie zaczniemy od góry. To ja mianowicie robię już moją stópkę. Ola sobie roluje stópkę i zaczyna tak jakby od dolnego końca taśmy tylniej i sobie tam miętoli stópkę. Potem będzie sobie miętolić tą piłeczką łydeczkę, potem dwójeczkę i dojedzie sobie do pośladka. Paula za to idzie od góry do dołu i obie się spotkają mniej więcej w takim obszarze biodrowo-krzyżowym. No. Dobra, ale co robi Paula? Paula bierze sobie tą swoją małą piłeczkę, wkłada w obszar między łopatką a kręgosłupem, wyszukuje najbardziej bolesny dla niej punkt, znalazła i teraz zaczyna pracę rąsią. Góra, dół, kciuk do góry i kciuk na dół. Olusia sobie dalej robi. W jakim celu Paulusia to robi? W jakim celu Paulusia to robi? Mianowicie po to, żeby usprawnić mobilność w stawie barkowym, bo często wszelkie koksy, takie jak Paula, mają przekłucze w klatce piersiowej, w barku i w obszarze piersiowym kręgosłupa. Więc żeby usprawnić, żeby ten ruch tutaj był pełny, a nie tylko dotąd, jak będą podnosić sztangę, że nie tylko dotąd, tylko żeby móc sobie poprawnie zrobić wyciskanie na przykład na barki, wyciskanie na klatkę czy cokolwiek i nie zrobić sobie krzywdy, to przede wszystkim musimy zmobilizować ten obszar, bo tak to dochodzi nam do kontuzji. Teraz na zewnątrz i do wewnątrz. Otwieramy, zamykamy. Aha. Robiłam już tak, teraz na drugą. Dobrze, dobrze. Olusia w tym samym czasie sobie mobilizuje łydeczkę. Najpierw sobie rozluźniła troszeczkę tutaj stópkę, teraz przechodzi tam. Często właśnie ludzie, którzy mieli jakieś kontuzje z kolanami, tak jak Ola, mają po przykurczanym miejsca tkanki powyżej i poniżej miejsca urazu. A ja chciałam powiedzieć, że nie tylko ludzie, którzy mieli kontuzje, ale bardzo często kobiety, bo większość kobiet chodzi w szpilkach, przez co ich mięśnie łydki są przez cały czas przykurczone i uwierzcie mi, 90% kobiet ma problemy z łydkami, przetestowane na naszych klientkach. Dokładnie. A co za tym idzie? Mamy łydeczkę, łydeczka ściąga kolejny mięsień, a ten kolejny i te napięcia mogą się przenieść na przykład na kręgosłup. Także... Dobra, do boju. No. Dobra. Nie, ale chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz. Właśnie bardzo, bardzo dużą zmianę zauważyłam, jak zaczęłam prowadzić lekcje pozowania właśnie w szpilkach, które mają około 13 cm. To jak zaczęłam sobie wprowadzać takie rolowanie nawet na tych grubszych wałkach z wypustkami, to był tam beton. I to się jak najbardziej potwierdza, także panie, które chodzą do pracy właśnie w takim obuwiu albo bardzo często pocinają na mieście, dokładnie, to na pewno tam 10 godzin dziennie w takich butach i mięśnie nie ma kiedy się zregenerować. A co się dalej dzieje? Taka pani potem przychodzi, bo ona chce być fit i idzie wieczorem biegać na beton i ten przekurczony mięsień może doprowadzić do kontuzji, do zerwania właśnie Achillesa i potem już nie jest fajnie, dlatego zachęcamy tutaj do polepszenia tej mobilności. No i jak sobie ją polepszamy? Między innymi możemy właśnie użyć sobie do większych powierzchni takiego wałeczka, jak tu Ola się roluje. Możemy użyć takiej piłeczki. Ona według mnie jest bardzo sensowna, bo można ją sobie wrzucić do torby i rozmasować zarówno tak samo jak tutaj wałkiem, ale możemy przejść też w małe przestrzenie. Możemy dobrze. A jak już idziemy na małe przestrzenie i takie punkty spustowe, czyli miejsca, gdzie ten ból najbardziej się kumuluje, tak, gdzie te mięśnie się przypinają, te powięzie się kumulują i wręcz jest aż takie stwardnienie, wtedy atakujemy taką piłeczką do lacrosse. Ola, pokaż. Na przykład tu. I dociskamy. I na początku staramy się docisnąć, tak żeby to troszkę poluzowało, a potem delikatnie zaczynamy rozmasowywać. I jeśli chodzi o takie programy mobilizacyjne, to raczej proponuję, żeby to było w okolicach 2 minut na powierzchnię, żeby spędzić co najmniej. I wybrać sobie takie 2 do 4 pozycji na dzień, to jest 15 minut roboty, a dużo bardziej usprawni Wasze ćwiczenia, będzie to dużo, te ćwiczenia potem będą dużo bardziej efektywne, a przy okazji jest to jakaś tam, jak się unika kontuzji. Prewencja. Prewencja. No. Uwaga,
uwaga, trudne słowo. Żaróweczka, prewencja. Jeszcze jedną rzecz powiem przy okazji tych piłeczek, tak odrywając się. Taka piłka, można ją kupić naprawdę za małe pieniądze gdzieś na Allegro czy w sklepie. Ja sobie taką kupiłam i słuchajcie, nawet jak osoby siedzą w pracy godzinami, można zdjąć obuwie pod biurkiem i naprawdę docisnąć i tu sobie rozmasować. Od stopy się wszystko zaczyna i naprawdę dużo to da, jak sobie takie coś wprowadzicie. Na pewno nie będą puchły stopy, a po takim siedzeniu, czyli właśnie na jakimś niewygodnym obuwiu, to takie rzeczy już zaczynają się dziać. No i nawet od takich małych rzeczy zacząć do pracy taką kuleczkę sobie kupić. Piłeczkę, kuleczkę. Teraz masz dwie kulki i jedziesz kręgosłupik. Ale widzicie. Najprzyjemniej. Opowiedz, gdzie jest najfajniej. W którym miejscu? Zaczynamy od samego dołu. Pewnie w odcinku piersiowym będzie najgorzej. Mnie najbardziej boli na przejściu między piersiowym a lędźwiowym. Tam to mam masakrę. Ale dziewczyny, nie zapominajmy o najważniejszym. Bo to, że sobie teraz polepszycie sytuację, to jakby nie pomoże nam z przyczyną. Nie jest źle, bo byłaś. Nie jest źle, dlatego właśnie, że byłam być może na szkoleniu teraz przez weekend i bardzo dużo robiliśmy takich rzeczy. I robiliśmy to na piłeczkach tenisowych, które są dużo, dużo twardsze. I było to zdecydowanie bardziej czuć, dlatego może teraz mam takie odczucie, ale głównie w odcinku piersiowym czuć to na piłce. Robimy jeszcze na małej i na dużej poślada. Na dużej czy na małej? Dobra. To Paula teraz na dużej i na małej. Dobra. Pod poślad i szukamy. A nie wiem, czy on mi się nie podwinie, a z tej lewisa. I szukamy. Znalazłyśmy. Tu zawsze coś siedzi. I dodatkowo, żeby sobie właśnie rozluźnić te powierzchnie ślizgowe. Takie to są przestrzenie. Powierzchnie ślizgowe to tak najłatwiej wam wytłumaczyć. To jest to tutaj, jak macie skórkę, to tutaj to powinno się ślizgać. Jeżeli to jest poprzyklejane, to żeby to rozluźnić, no to wbijacie sobie taką piłeczkę jak tam Paula. I tak jak Paula sobie tu miętosi poślad, to tak samo dodajecie sobie ruch, jaki powinien być wykonywany. To już boli mega. To jest już sadomaso. O, tu? Jest sadomaso. Tu jest najgorzej. Tu właśnie przy chodzeniu w krok się unosi. A wiesz, z czego my to, tu. Paula, mamy bardzo mocno? Z pozowania. Najgorsze, co może być przy pozowaniu. Ja pamiętam po pierwszej lekcji z Paulą, jak wróciłam z pozowania, całe plecy od dupska do szyi tak mnie bolały, że po żadnym treningu pleców nie miałam takich opóźnionych. Od napinania małych mięśni, no. Żeby je wyczuć. Masakra. Poślady, później takie pospinane biodra. Ja nie pozuję. Ty nie pozujesz, ty masz lepiej. Dlatego często mówię dziewczynom, że taki trening pozowania powinny traktować jako normalny, dodatkowy trening. Trening, ten. No. I później trening zrobić mocny stretching i mobility. Siedzi, cicho. No i teraz walczę. Poruszaj delikatnie nóżką. Nie ruszę niczym. A i nie okazujemy bólu, nie ma takich. Uśmiechaj się, cały czas wiesz, ładnie. Sztuczny uśmiech numer 6. O Jezu, ale siadło, no. Zróbmy jeszcze przód-ut. Przód-ut też jest tragiczny. A jedna może tym, a druga wałeczkiem. I tak najbardziej tu nad kolanami czuję. No. I tu? A ja jeszcze naprężacz właśnie. To. No, naprężacz powinien. Oddzielenie dwójki od czwórki, to jest najgorsze. Tam jest masakra. A wiesz dlaczego to masz? Bo chodzisz jak kaczucha. Wcale nie. Tak, od tego też. I od obcasów. I od robienia tysiąca przysiadów. Ja na przykład to mam od prowadzenia, ja przez, nie wiem, 3-4 lata prowadziłam zajęcia fitness z klientkami. I tam w ogóle nie robiło się normalnego przysiadu, tylko skład. Skład. Tak, nie? Tak. O, tak. Dzień dobry. Tak. No. I klatą. I kto miał większe cycki, ten miał łatwiej, bo się szybciej zatrzymywały nad kolanami. Ej, powiedzcie mi, że zajęcia fitness są spoko. No. Niektóre są spoko. Zdrowy kręgosłup na przykład, albo spoko. Pilates, który... No, pilates też lubię. Jest w porze. Dużo natomiast... Taka, że to są za wolne, nic się nie dzieje. Nie, no zajęcia, ale... To są ważne zajęcia. One na co innego... Dokładnie. Pływają. Dla takich ludzi, którzy nie robią mobility, to nie poka- pilates... Tak nie pokazuj bólu. Nie ma bólu. Bo myślę, że wtedy przypinają wam się na mięśnie tutaj, na szyi, na tym, gdzie jest dupa. Trzeba będzie je znowu masować. A tego nie chcecie. Marek, opowiedz o tym, jak to może poprawić przysiad. No. Przysiad to w ogóle jest tutaj kluczowy. Bo ludzie to w ogóle mają tarapaty takie z przysiadem, że szok. Dobra.
Taka właśnie mobilność, jak tu dziewczyny sobie robią, to w ogóle nam usprawni ten przysiad, bo większość ludzi jak robi ten przysiad, to tak jak Ola na tym fitnessie pokazywała. To jest, co to jest? Nie przysiad. Dzień dobry. No właśnie, to jest dzień dobry, nie przysiad. Potem, jakie jeszcze błędy? Tu kolana się zapadają, nie? Tu wtedy mamy za bardzo przykurczone. Trzeba rozluźnić. Trzeba nauczyć się... Dokładnie. No. Trzeba się nauczyć napiąć wszystkich. Potem... Brzuch puszczony. Brzuch puszczony to jest jedno. No, z kluchą mamy też fajne problemy czasami. Ostatnio rozkminialiśmy, dlaczego nie umie czasami zrobić porządnego przysiadu i doszliśmy już do wszystkiego. Ma tak poprzykurczane zginacze biodrowe, tutaj cały czworogłowy. No i właśnie to codziennie musimy z nią katować, tak, żeby ustabilizować jej to biodrowe, bo pokaż wózka do góry. Hop, hop, wstawaj. Albo na kolanka. Jezus. I zrób to wypchnięcie. Nie ma. Widzicie? Tu ona jest, po prostu ma taką wnękę. Nie potrafi w ogóle... Ale za to potrafi ładnie wypinać poślady. No, dupę... Daj do przodu. Kto mnie? Tyle. To się przydaje u dziewczyny. Do przodu. Widzisz? Tak? No. A ja jak mam? Tak samo. A ty też masz tak. I ty też będziesz miała. A nie, ty masz lepiej. Lepiej, no. No i co się dzieje? I teraz kluska sobie kompresuje wszystko tutaj w swojej pięknej lordozie, rozciąga brzuch. I teraz taki człowieczek, jak robi przysiad? Pokaż, kluska, jak robisz przysiad. No nie może zrobić. Ale ładnie robi przysiady nawet. No, ze sztangą. Ze sztangą, jak ma tutaj przeciwwagę i tak dalej. Patrzcie, coś wam pokażę. Teraz będą jaja, uwaga, kręcimy. Spadam, nie dawaj. Nie siądziesz, tak? Nie. Tak. No bo... Coś ty. A z stołu spróbuj wstać, stąd. Nie. Ale widzisz, bo ona ma... Popatrz, co to ja, widzisz? Raz. Mam oderwane pięty. Jak mnie podtrzymasz, to tak, bo mam przeciwwagę. A w momencie, jak mnie puścisz, to patrz, co się dzieje. A kolana daj na zewnątrz. Nie. Chcesz, nie? Puść mnie. Nie, bo to wychodzi z kilku rzeczy właśnie. No. To jest po pierwsze, że kluska ma w ogóle tutaj przestrzenie w kolanach. No, to... Ma poprzykurczane, więc je trzeba taśmami troszeczkę rozciągnąć, to żeby zwiększyć tam przestrzeń. I tak teraz jest rewelacja, bo po samej operacji ja robiłam tyle przysiadu. No. Tyle i tyle. I to było tyle. I teraz najpierw... Teraz to już jest strzał pał, bo robię przynajmniej szeroki zrobię. Przynajmniej do ziemi. No. A że wąsko tak? No. To ja tak też a wąsko nie, nie zrobię. No siedzisz, a ja nie siedzę. Znaczy siedzę w momencie, jak oderwę... Ale tutaj sobie mogę włożyć całą rękę, nie? A jak zrobię tak? To daj rączki. A ciągniecie wtedy gdzieś? Nie. Tylko po prostu środek ciężkości mam tam. No i puść. No. No i diagnoza jest taka, że najpierw to spróbujcie sobie te przestrzenie w kolanie troszeczkę taśmą sobie jak to się mówi? Rozciągnąć. Tak, żeby się poszerzyły te przestrzenie. Tu jej rozwałkować i rozluźnić czwóreczkę, zginacz biodrowy, czyli tak jak pewnie na szkoleniu miałeś z ketlami. Z ketlami, no. I tutaj ketlem też bardzo fajnie można rozluźniać. Taką szesnastkę wziąć i tu przerolować. No to jest też tragedia. No. Albo sztangę przez położyć. Takie przykurcze, na przykład wiesz co się dzieje? No. Tak, kość udowa, nie? Jak jest tutaj ta panewka, to ona się w ogóle tak przesuwa, nie? Mhm. I ona jakby w ogóle się przekrzywia i stąd jest ta pozycja, że jeszcze bardziej ten, nie? Biodrem i teraz ją trzeba tu mocno tą taśmą... Jak bierzesz rozciągać sobie tą gumą, nie, żeby siła ją rozciągała sobie tutaj i dodatkowo, to jest nie wszystko, nie, bo tu mamy usprawnienie mobilności, to jest jedno, nauczenie jej stabilności, to jest druga sprawa, więc będzie trzeba nauczyć ją napinać brzuch, bo ona super umie napinać brzuch, ale cały czas widzisz na lordosce, na rozciągniętym brzuchu i tak samo robi przysiady, nie myśli o tym, a to trzeba ale ja też podświadomość to powiedzieć, nie? Ale to ja też tak mam, że na przykład jak robię przysiady z ciężarem, to potrafię zrobić tak, że brzuch w ogóle nie pracuje, no. A mimo to robię przysiady. No. Ale to jest bardzo ale duży błąd, ale wtedy plecy mega obciążone są. Ale ja na przykład z ciężarem przysiady lepiej mi idą niż bez ciężaru. Szczególnie jak mam ciężar z przodu, na przykład fronty, bo on mnie ciężarem, nie wiesz, kompensuje tak jak Paula mnie trzyma. No tak, no i dzięki i wtedy temu, jest ale spoko, tu, i wtedy jest ładny przysiad, tu nie? Dlatego, bo umiesz napinać brzuch, nie? Bo musisz napiąć brzuch, jak masz ciężar z przodu, więc musisz stabilizować tym brzuchem, nie? Więc tu masz od razu tą pozycję, nie? Ale jak masz z tyłu na plecach, to idzie tu i jeszcze sobie rozciągasz, nie? A tutaj musisz mieć to wszystko sztywno i cały czas generujesz moc i schodzisz. I tu też. Ty masz to, że puszcza sobie bioderka, nie? Już. Nie robimy antyreklamy. No, ale w każdym razie rozwikłaliśmy jej. Życzę każdemu, żeby po trzech rekonstrukcjach kolan po roku czasu robił takie przysiady jak ja. Dziękuję. Dziękuję. Tylko powiem tylko. Może wam opowiem. Dodatkowo, jeśli chcielibyście rozmasować właśnie główną
te większe partie, czyli przód, uda, tył, uda, łydki, można zrobić to też ketlem, tak jak wspomnieliśmy. Kładziemy sobie ketl 12, 16, mocno dociskamy, przekręcamy, on jest okrągły, obraca się i tu dociskamy te najmocniejsze punkty. Albo kładziemy sobie bok sztangi takiej 20, gdzie ona tu jest okrągła i też kładziemy ją i przesuwamy przód, tył, po każdej stronie. Butelkę. Przechodzimy. Tak. Jak chcemy, do tego trzeba bardzo lubić sadomasę. Jak chcemy sobie przemasować tą część, najlepiej gdyby druga osoba przy tym była tutaj, najlepiej wałeczek, Olusia, dasz mi? Mhm. Najlepiej wałek między nogi. W ten sposób. I tu możemy właśnie sztangą czy ketlem tak samo. Tu jest dużo takich bolących punktów pomiędzy dwójką a czwórką i to naprawdę boli, ale jest przydatne. Tutaj wskazówka, najlepiej wziąć kogoś, kto cię nie lubi, żeby robił to jak najmocniej. To Marek kładzie, a Paula cię masuje za te wszystkie crossfity. Ja masuję bardzo. Coś w tym jest. Nie, ty się kładziesz, a my cię ciśniemy. Dociskamy. Paula robi te treningi crossfit. No powiem ci, że tak ostatnio słodko. Ale będę. Polubiła. Słuchajcie, nie jest to regułą na pewno. Dużo osób jest zwolennikiem rozgrzewki dynamicznej, w ruchu, w truchcie, w biegu, wymachy, przemachy. Natomiast chodzi głównie o to, żeby podpompować krew i całe ciało rozgrzać, przygotować do treningu siłowego, żeby ciało nie było takie zastałe, że tak powiem, i nie było żadnych szybkich naderwań. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby najpierw zrobić sobie dynamiczną rozgrzewkę, a później włączyć 2, 3, 4 minutki mobility. Znaczy mobility to na koniec najlepiej zrobić, żeby... I to dużo dłużej. I powtarzać często, bo to po jednym razie nic nie będzie. Znaczy, tak naprawdę takie sensowne mobility teraz, jak zawodnicy, czołowi zawodnicy sportowi jak robią, to... Jako osobną jednostkę treningową. Albo jako osobną jednostkę treningową, a przy każdym treningu na koniec też zawsze rozmasowujemy przez 15 minut. A 15 minut tak naprawdę to nie jest jakoś tak wiele w naszym życiu. Naprawdę takie mobility to można sobie zrobić przed telewizorem oglądając Klan czy coś tam. Rodzinka B. Można. Dobra, na dzisiaj to by było tyle. Proszę, piszcie, jak Wam się to podoba, czy skorzystacie może z którejś z wskazówek, jakie macie uwagi, bo na pewno takie też będą. I co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Pozdrawiamy Was. A jak dacie łapkę w górę, to ja zrobię tyle saldy, ile będzie łapek w górę. Ej, no to wszystko łapki w górę teraz, łapki w górę!